Witajcie bracia i siostry, najdrożsi, witajcie kochane dzieci. Właśnie rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, jest to czas, który przygotowuje nas do świętowania Nocy Paschalnej. Zostało równo 7 dni do Niedzieli Zmartwychwstania. Dlatego chciałbym zaprosić Was do takich wspólnych, małych katechez. Wiecie, że w Noc Paschalną mówi się o 4 nocach, w których Pan Bóg zdziałał cuda dla swojego narodu wybranego, dla wszystkich ludzi. I w zeszłym roku na pewno pamiętacie, że rozmawialiśmy o wyjściu z Egiptu, o 3 nocy, o 10 plagach, które pięknie rysowaliście. I był to czas wspaniały do przygotowania Paschy. W tym roku chciałbym zaprosić Was, abyśmy rozważali o pierwszej nocy. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest pierwsza noc. Jest to noc stworzenia świata. Biblia opowiada nam, że świat został stworzony w 7 dni. Dlatego pozwólcie, że dziś skupimy się na pierwszym dniu stworzenia i będzie też niespodzianka. Posłuchajcie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Ten pierwszy wiersz Biblii opowiada nam, że pierwszego dnia Bóg stworzył niebo i ziemię. Dla Żydów, kiedy ktoś mówił niebo i ziemia, oznaczało wszystko. To znaczy, że Bóg pierwszego dnia stwarza całą materię i później, jak zobaczymy, zaczyna porządkować tę materię i z tego wyciągając całe piękno stworzenia. Jest to bardzo ciekawy punkt, też ważny dla Was, dzieci, bo mówi tutaj ten wiersz o bezładzie, o chaosie. Po żydowsku chaos mówi się tohu babohu. Więc jeśli chcemy przygotować Paschę, więc pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrobić, to zobaczyć, czy w naszym pokoju przypadkiem nie ma tohu babohu. I jeśli jest taki bezład i bałagan, to pierwszą rzecz, jaką zróbmy, tak jak Pan Bóg, to uporządkujmy te tohu babohu, aby można było odkryć całe piękno w tego, co On dla nas przygotował. Jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą usłyszeliśmy, to, że nad wodami unosił się Duch Boży. Wiatr, ruach po żydowsku. Dlatego, że mówią ojcowie Kościoła, że Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, to użył do tego dwóch rąk. Jedną był Jezus, a drugą właśnie Duch Święty. Wszystko, co Pan Bóg robi, ponieważ jest Trójcą, czyni w jedności z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Dlatego w katechezach w tym tygodniu chciałbym porównywać 7 dni stworzenia z 7 darami Ducha Świętego. Wiecie, jaki jest pierwszy dar Ducha Świętego? Mądrość. Dlaczego? Co ma wspólnego pierwszy dzień stworzenia z mądrością? Usłyszeliśmy, że Bóg wyrzekł takie słowa: niechaj się stanie światłość. Mówią mędrcy, że ta światłość to nie jest ta światłość nasza, nie jest to takie nasze światło fizyczne, tylko światło duchowe. Światłość miłości Boga. Zanim zaczął Bóg układać rzeczy, stwarzać, napełnił wszystko swoją światłością. Światłością, którą tylko mądrzy mogą odkryć. Dlatego dar mądrości jest to dar, aby uznać, że Bóg jest miłością. Aby rozeznać, co pochodzi od Boga, a co nie. Dlatego tak ważne, aby też w nas Bóg dokonał nowego stworzenia, aby dał nam ten dar mądrości, abyśmy mogli odkryć, że w całym stworzeniu, też w całym naszym życiu, mimo chaosu, mimo bałaganu, wszystko jest przepełnione Jego światłem, Jego miłością. A
więc najdroższe dzieci, chciałbym zaprosić was, abyście narysowały ten pierwszy dzień stworzenia, światło i ciemność, i później umieściły rysunki w albumie pod filmikiem.